Piątek, 14 czerwca, Marta Padiuczenko, zaczynam magazyn miejski. A w dzisiejszym serwisie? Spotkanie z nauką. Msza za wołyniaków. Wiolinki. W ekonomiku odbyły się czwarte spotkania z nauką. Tym razem na warsztat trafiło oświecenie. 7 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu, czyli w popularnym ekonomiku, odbyły się czwarte spotkania z nauką. Tematem tegorocznych spotkań była literatura, historia i kultura epoki oświecenia. Co roku organizujemy tego typu imprezę, która jest ewokowana właściwie epokami literackimi. Zaczęliśmy od średniowiecza, poprzez renesans, barok, dziś czas na oświecenie. Impreza ma na celu propagować kulturę, naukę, obyczajowość oświecenia, a także rozbudzać zainteresowania uczniów. Wykłady, które są wygłaszane przez nauczycieli akademickich, mają charakter popularno-naukowy, więc są dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Na temat oświecenia swoje wykłady wygłosili profesor dr habilitowany Henryk Gmiterek, profesor dr habilitowany Halina Pelcowa, profesor dr habilitowany Arkadiusz Bereza, dr Wiesław Bondyra, a także profesor dr Arkadiusz Bagłajewski. Młodzież jest zainteresowana, zwłaszcza te osoby, które mają taką smykałkę humanistyczną, z wielkim zainteresowaniem i uwagą przyglądają się. W tym roku również ogłosiliśmy konkurs dla gimnazjów i dla szkół ponadgimnazjalnych na ilustracje bajek Krasickiego i dzisiaj właśnie będziemy również dawać nagrody uczniom, którzy są laureatami tego konkursu. Impreza miała na celu zainteresowanie młodzieży literaturą i kulturą epoki oświecenia, a także integracją środowiska, które zajmuje się kształceniem młodzieży i dorosłych. Mszę świętą w intencji pomordowanych na Wołyniu odprawiono na Zamojskiej Rotundzie. Wołyńska masowa zbrodnia dokonana przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym i częstym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II Rzeczpospolitej Polski w czasie wojny należącego do Komisariatu Rzeszy Ukraina podczas okupacji terenów II Rzeczpospolitej Polskiej przez III Rzeszę miała miejsce między lutym 1943 roku a lutym 1944 roku. Ofiarami mordu byli Polacy, w dużo mniejszej skali Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Czesi i przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących Wołyń. Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Historycy szacują, że zginęło od 50 do 60 tysięcy Polaków. 9 czerwca na Zamojskiej Rotundzie odprawiono mszę świętą w intencji pomordowanych na Wołyniu. Odbyły się również uroczystości patriotyczne związane z mordami na Wołyniu. Inicjatorem tych wydarzeń jest Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, które dokumentuje i gromadzi świadectwa ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu od roku 1939 do roku 1946. Dba o upamiętnienie pomordowanych na Wołyniu oraz prowadzi działalność informacyjną dotyczącą zagłady polskości na Wołyniu. Pierwszy prezydent Ukrainy. Leonid Kuczma w 1992 roku powiedział, cytuję: nie ukrywam i nie przemilczamy, że w czasie II wojny światowej ukraińscy szowiniści zabili około 500 000 Polaków na Kresach Wschodnich przedwojennej Polski. Również przez kilka lat po wojnie płonęły polskie wsie i ginęli ludzie. Szowinizm ukraiński to wrzut na zdrowym ciele ukraińskiego narodu. To wyrzut sumienia względem narodu polskiego. I od 1992 roku do dnia dzisiejszego niestety sprawa ludobójstwa nie została oficjalnie potępiona ani przez nasze rządy, ani przez instytucje międzynarodowe. W trakcie uroczystości odznaczono osoby, które w szczególny sposób dbają o pamięć o ofiarach mordów na Wołyniu. Odbył się także apel poległych i salwa honorowa.
Pod koniec uroczystości, pod tablicą upamiętniającą tragedię na Zamojskiej Rotundzie, wszyscy zaproszeni goście, poczty sztandarowe, przedstawiciele partii politycznych, samorządowcy, przedstawiciele szkół, stowarzyszeń, a także świadkowie tragedii i rodziny pomordowanych złożyli kwiaty. W Parku Miejskim w Zamościu na pikniku bawiły się dzieci z Akademii Rozwoju Talentu Wiolinki. W Akademii Rozwoju Talentu Wiolinki uczą muzyce orkiestry symfonicznej. Zajęcia prowadzone są w oparciu o najnowsze metody nauczania zgodnie z duchem nowoczesnej pedagogiki. Dzieci uczestniczą w zajęciach grupowych dostosowanych do ich wieku i zdobytych umiejętności. Podczas zajęć grupowych ćwiczą wspólnie i utrwalają opanowany materiał. Lekcja grupowa to wspólne śpiewanie, zajęcia ruchowe oraz zajęcia teoretyczne. Minikoncerty pozwalają na oswojenie się z uczuciami, jakie towarzyszą występom, nabraniu pewności siebie, a także uczą dzieci szacunku do pracy innych. Jest to spotkanie dla dzieci, dla rodziców, dla przyjaciół Akademii. Jest to wspólna zabawa, wspólne granie na skrzypcach, śpiewanie. Jest to także nagroda dla dzieci za pięknie zagrane dwa koncerty. Dzieci na pikniku bawiły się, grały na skrzypcach i prezentowały swoje inne umiejętności. Uczę się gry na skrzypcach. A dlaczego się uczysz gry na skrzypcach? Bo nie umiem. Bardzo mi się to podoba. Dlatego gram na skrzypcach. A powiedz, jak wyglądają zajęcia? Bawimy się tak. Różne są zajęcia. Bawimy się, jemy ciasteczka i gramy na skrzypcach. Takie są właśnie zajęcia. A powiedz, kim byś chciała zostać w przyszłości? Skrzypaczką. Bieją kule, bieją, bieją kadry, tak. Jeśli ktoś chciałby posłuchać koncertu na żywo, to będzie miał okazję 29 czerwca o godzinie 12 w sali Orkiestry Symfonicznej imienia Karola Namysłowskiego w Zamościu. To już wszystkie informacje przygotowane dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu.